Cześć. Dzisiaj krótka prezentacja i kilka moich słów na temat podnośnika hydraulicznego z Lidla, który jest teraz dostępny w sklepach, no i kobyłek samochodowych. Dobra, słuchajcie, najpierw krótko o parametrach technicznych tego podnośnika, a potem Wam powiem swoją ocenę, swoje zdanie, co ja o tym myślę i co Wam bym radził. Zacznijmy najpierw od podnośnika hydraulicznego. Maksymalny udźwig tego podnośnika to 3000 kg, 3 tony. Podnośnik w zestawie oczywiście jest z rączką o długości 30 cm. Jest to rączka składana za pomocą tutaj tej kulki, tej zapadki. Potrzebna jest do samego podnoszenia, do pompowania. W drugim końcu ta rączka, ta rurka jest spłaszczona. Pełni ona funkcję zwalniania naszego podnośnika. Wysokość od podłoża wysuniętego podnośnika to 30,5 cm. Natomiast tutaj przy tej podstawie możemy sobie jeszcze to wcześniej wykręcić śrubę. No i wtedy ta wysokość zwiększa nam się. Moja miara pokazuje 37 cm. Mamy tutaj gumowy korek do zaślepkę do wlewania oleju hydraulicznego. Mamy oczywiście zawór bezpieczeństwa. Szerokość podstawy, co jest bardzo ważne. Podstawa jest mniej więcej kwadratowa, 9,5 cm na 9, no w tym miejscu mamy 10,5. Mamy tutaj napisane, podnośnik używać wyłącznie na równym, twardym podłożu. Pojazd zabezpieczyć zawsze w następujący sposób przed obsunięciem się. Wsunąć klin zabezpieczający pod koło, włączyć pierwszy bieg. Zaciągnąć hamulec ręczny, podnośnik stosować wyłącznie do punktów przełożenia podanych przez producenta pojazdu. Nigdy nie dokonywać prac pod pojazdem bez dodatkowych zabezpieczeń. Nigdy nie używać w przypadku pojazdów trzykołowych lub przyczep. Nigdy nie zmieniać fabrycznego ustawienia zaworu bezpieczeństwa. A więc plusem tego podnośnika na pewno jest poręczność. Waga jest lekki, poręczny. Możemy sobie go wrzucić gdzieś do bagażnika, schować naprawdę w jakiejś tam torebce. Nie zajmuje dużo miejsca, ale często może się przydać. Natomiast jeżeli chcemy go kupić jako główny podnośnik, chcemy wykonywać jakieś naprawy związane z nim, to oczywiście trzeba pamiętać, że używając każdego podnośnika hydraulicznego, niehydraulicznego pod samochód, żebyśmy odkręcali koło czy coś tam robili, musimy zabezpieczyć to hamulcem ręcznym. Przede wszystkim musimy zabezpieczyć samochód przed upadkiem bezpośrednio na ziemię, przed tym, żeby nas nie przygniótł i jakimiś klockami drewnianymi, jakimiś kobyłkami, tego typu sprawami. To by było na tyle. Jak chodzi o minusy, podnośnik jest mały, niedrogi. Jak chodzi o to, czy nam to podnosi, czy ma ten udźwig, testowałem to parę razy, ma, podnosi nam to spokojnie jakieś tam samochody osobowe, przynajmniej w tym egzemplarzu. Nie wiem, jak będzie z innymi, nie wiem, jak to będzie z tym utrzymaniem tego oleju. Górna część podnośnika, która będzie się stykała z samochodem. Mamy tutaj wyrzeźbiony krzyż, dwie kreski. Natomiast jest to bardzo mała powierzchnia i samochód może szybko nam się ześlizgnąć podczas jakiegokolwiek ruchu. Średnica to nieco ponad 20 mm. Jest to bardzo mała średnica. Samochód może nam się podczas jakiegokolwiek ruchu naszego zawahania ześlizgnąć z tego po prostu. Nie ma tu żadnego gumowego materiału, który by jakoś chronił karoserię naszego samochodu, no i byłby bardziej przyczepny. Ta powierzchnia jest bardzo mała, nie ma tu żadnej gumowej wkładki, będzie bardzo śliska, no i przede wszystkim, co najgorsze, bardzo mały będzie ten styk z samochodem. Dwa to szerokość stopy tutaj, stopy podparcia tego całego podnośnika. Również jest to bardzo mała płaszczyzna i nadaje się to tylko do stawiania na równym, twardym gruncie, typu kostka brukowa, typu jakaś mocna wylewka. Jeżeli będziemy chcieli pracować na tym, na placu, na zwykłej ziemi, na trawie, może się zdarzyć oczywiście i to na pewno się zdarzy, że ten podnośnik będzie nam po troszku się po prostu zapadał w tą ziemię, a tym bardziej, jeżeli będzie to jakaś ziemia delikatnie mokra po jakimś deszczu, ponieważ również podczas deszczu lub po deszczu może nam się zdarzyć, że będziemy chcieli użyć, potrzebowali użyć podnośnika samochodowego.
przez rozmiar tej stopy będzie nam się to zapadać w podłoże. No i oczywiście nie będzie takie stabilne, tak jakby to było na czymś szerszym lub w innym kształcie, czy na podnośniku typu żaba. Ale kiedy będziemy potrzebowali podnosić samochód, kiedy nam się zepsuje koło, będzie trzeba je wymienić, w jakich to będzie warunkach. Nie sądzę, żeby to było zawsze na asfalcie, zawsze na twardym podłożu, żebyśmy zawsze mieli na to miejsce i mogli spełniać takie właśnie warunki, jakie tutaj są wymagane. Podnośnik jest tani, są narzędzia, które możemy kupić tanie, nie będzie to miało większego znaczenia, wpływu, natomiast takie rzeczy, które bezpośrednio zagrażają naszemu bezpieczeństwu, na tym nie możemy już oszczędzać. Ja bym tu radził podnośnik typu żabka, jak najbardziej szeroki, masywny, 100 zł czy tam 150 zł droższy, a będziemy naprawdę o wiele spokojniejsi. Dalej mamy kobyłki, które powinny być nieodłącznym elementem zestawu razem z podnośnikami wszelkiego typu. Mamy tutaj kobyłki samochodowe. Kobyłki również są bardzo, bardzo zgrabne, nieduże. No i prawie je mogę zmieścić, objąć w dłoni. Jest to na pewno fajne, wygodne, składają się. Mało miejsca zajmują gdzieś tam, czy nawet w samochodzie, czy w warsztacie, w garażu na półce. Bardzo szybko się rozkładają. Tak to wygląda. Ta dolna podstawa ma 24,3 mm. Mamy tutaj łańcuszek, który nam blokuje tutaj ten czpień. No i możemy wysokość sobie regulować. Dzięki temu, że mamy tutaj trzy otwory, a obok mamy kolejne trzy otwory z przesunięciem. Wybieramy sobie wysokość, na jaką chcemy ustawić te kobyłki. No i tym bolcem przekładamy bolec. Mamy tutaj taką zawleczkę cieniutką, żeby nam się nie ześlizgnął, chociaż ten drucik jest naprawdę delikatny. Maksymalna wysokość od podstawy to 38 cm. Maksymalne obciążenie 2000 kg, czyli 2 tony. Zawsze upewniać się, że stojak jest w idealnym stanie. Nigdy nie używać uszkodzonych stojaków. Do jednego samochodu używać zawsze dwóch stojaków. Nigdy nie używać więcej niż dwóch. Stojaki używać tylko na równej i mocnej podstawie, na przykład betonowej. Nigdy nie używać tego produktu do pojazdów trójkołowych lub dwukołowych. Obydwa stojaki ustawiać oczywiście na taką samą wysokość. Ja to kupiłem w głównej mierze z ciekawości oczywiście, no bo albo pewnie się przyda kiedyś, no i używałem tego kilka razy, natomiast jak chodzi o podnośnik, to na pewno nie użyłbym go jako głównego podnośnika, bardziej to było gdzieś tam, coś tam na chwilę, no i oczywiście nie wchodziłbym pod tą maszynę, czy pod ten przedmiot, który podnosiłem tym podnośnikiem. Kobyłki nie stosowałem pod samochód czy pod żaden inny pojazd, natomiast ja je stosowałem jako podparcie pod jakieś tam belki, pod jakieś tam drewno, tego typu sprawy, żeby nie leżały gdzieś tam na ziemi, nie gniły. Główny podnośnik na pewno wybrałbym coś w stylu żaby, a jak chodzi o kobyłki do samochodu, wydaje mi się, że bardziej przemawiają do mnie z jednolitego materiału, które nie są tak wygodne, nie są tak małe, poręczne, nie możemy je tak gdzieś tam łatwo magazynować, ale są po prostu solidne. Ja tych produktów ani nie polecam, ani nie odradzam ich kupna, natomiast wszystko trzeba używać z głową i myślę, że na sprawach związanych z naszym bezpieczeństwem i naszych najbliższych nie ma co oszczędzać. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie komentarz pod filmem. Do następnego filmu. Hej!